Jedni przeciw, drudzy za. Temat sporu jeden. Zmiana nazwy katowickiego placu Szewczyka na Marii Lecha Kaczyńskich. Dziś katowiccy radni na nadzwyczajnej sesji przegłosowali projekt uchwały zaskarżającej decyzję wojewody w tej sprawie. Do końca nie wiedzieliśmy, jak się potoczą losy uchwały, ponieważ tutaj piłka była, że powiem, z ryzyk punktowym po stronie forum samorządowego. Jak widać, nie było jednomyślności, ale udało się wspólnymi siłami przyjąć tę uchwałę. Dla wielu jednak po dzisiejszej sesji niesmak pozostał. Mam wrażenie, że partie polityczne zarówno z jednej, jak i z drugiej strony potraktowały Katowice jako pewnego rodzaju stół do ping-ponga i przebijają sobie piłeczkę z jednej na drugą stronę. Niestety ze stratą dużą dla katowiczan i dla Katowic, ale z korzyścią dla partii politycznych. Nadzwyczajną sesję Rady Miasta zwołano na wniosek radnych Platformy Obywatelskiej i Ruchu Autonomii Śląska. Miała ona dość gorący przebieg. Radni nie dopuścili do głosu szefa katowickiej Platformy Obywatelskiej Jarosława Makowskiego, który po sesji nie krył zadowolenia z ostatecznej decyzji radnych. Katowiczanie się zmobilizowali, że Wilhelm Szewczyk z zagrobu uczy nas buntu, każe wstać z kanapy, każe się angażować w życie swojego miasta. Wielu mieszkańcom Katowic nie tyle przeszkadza zmiana nazwy, co sposób, w jaki ona nastąpiła. Sam fakt zmiany był dokonany ponad głowami mieszkańców przez wojewodę, który jest urzędnikiem warszawskim. Zmiana nazwy placu Szewczyka na plac Marii Lecha Kaczyńskich była jedną z pierwszych zarządzeń wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, wydanych w związku z ustawą dekomunizacyjną. W Jaworznie zapadła się ziemia. Mieszkańcy kilku bloków w dzielnicy Podwale nie mają też ogrzewania. Między blokami kilkanaście metrów od budynków pojawiło się zapadlisko o głębokości około 4 metrów. No, bałam się. Mówię, co się tu dzieje? Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczyła teren. Wyrwy ogrodzono taśmami, nie było konieczności ewakuacji mieszkańców pobliskich bloków. Otrzymaliśmy zgłoszenie na ulicy Mazur o zapadlisku ziemnym o wymiarach 10 na 10 metrów, o głębokości około 3-4 metrów. Prace strażaków polegają na wycięciu 5 drzew w celu dokonania tutaj dostępu koparki do tego zapadliska, aby wybrać ziemię, która wpada do środka i sprawdzić, co jest, znajduje się w tym zapadlisku. Prawdopodobnie przebiegają tam rury ciepłownicze. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną powstania zapadliska. Są już jednak pierwsze przypuszczenia. W pierwszej kolejności sprawdzamy deformacje nieciągłe, które miały miejsce w przeszłości i właśnie to miejsce w 1977 roku dotknęła podobna sytuacja. Była likwidowana tutaj podobna szkoda górnicza. Więc istnieje prawdopodobieństwo, że nastąpiła reaktywacja takiego zapadliska. Ustalenie dokładnej przyczyny może jednak zająć jeszcze kilka dni. Bernard Pastuszka nie jest już wiceprezydentem Mysłowic. Decyzję o odwołaniu go z zajmowanego stanowiska podjął prezydent Edward Lasok. Poinformował o tym mieszkańców najpierw za pośrednictwem swojego profilu na portalu społecznościowym, a później strony miejskiej. W komunikacie czytamy, że prezydent utracił do swojego zastępcy zaufanie. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To jest sprawa między innymi też i samego głosowania budżetu, gdzie ja myślałem, że jesteśmy razem, ale jeżeli ekipa mojego zastępcy głosuje przeciw lub się wstrzymuje, to wstrzymywanie się przy uchwalaniu budżetu to jest równoznaczne ze sprzeciwem. To jest tak samo jak przy absolutorium. Jak ktoś jest przeciw i wstrzymujący, to te głosy się liczą jako głosy sprzeciwu. Bernard Pastuszka dyskutować na temat decyzji prezydenta nie zamierza. Uważa, że w swojej roli przez 3 lata się sprawdził. Jestem w 100% przekonany, że mieszkańcy to ocenią już niedługo. Ja jestem dumny z tego, że w tych 3 latach udało mi się pana prezydenta przekonać do tego, że wiele się zrobiło w tym mieście. I dajmy trochę czasu i historia pokaże za chwilę, czy warto było na mnie postawić, czy nie. Dotychczasowe obowiązki Bernarda Pastuszki przejmie na razie prezydent Edward Lasok. Decyzję o nowym wiceprezydencie zamierza podjąć dopiero po nowym roku. Czy podczas najbliższych wyborów samorządowych dawni sojusznicy staną w szanki o fotel prezydenta Mysłowic? Żaden nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. Prezentując program dla Śląska, premier Morawiecki mówił tak. Ten program leży mi szczególnie na sercu, ponieważ mało kto wie, jaki wysiłek musi być włożony w transformację, w zmianę gospodarczą w obszarach, które przechodzą bardzo głębokie
bardzo głęboką metamorfozę. Posłowie Platformy Obywatelskiej te słowa i całą prezentację programu nazywają wprost szopką. Jak podkreślali w trakcie zorganizowanej dziś konferencji, dokument został stworzony w pośpiechu i prezentuje w dużej mierze realizowane już zadania. Eliminacja samorządów, inwestycje, które już były, smutna partyjna impreza. Właściwie można cały ten program podsumować jako wielkie nic dla Śląska. Nic, bo jak podkreślali parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, w programie dla Śląska przede wszystkim brakuje szczegółów dotyczących konkretnych rozwiązań. Największe inwestycje w tym programie wpisane to są inwestycje budowa kopalni z węglem energetycznym. Ma go budować podmiot nie do końca określony, ale funkcjonujący na terenie Górnego Śląska. Za środki kogo? Za środki właśnie tego podmiotu, ewentualnie środki prywatne z podmiotów prywatnych polskich, czy krajowych, czy zagranicznych, to jest wyraźnie wskazane. Inwestycja ma być rozpoczęta, jeśli dobrze pójdzie, w 2019 roku. Dzisiaj nie znamy podmiotu, ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego, które by wspierały tę inwestycję. Ponadto zdaniem członków Platformy w programie nie uwzględniono tak ważnej inwestycji jak budowa szybu Grzegorz w Jaworznie. Uwzględniono za to chociażby budowę autostrady A1, o której wiadomo od lat. Dr Tomasz Słupik, politolog, podkreśla, że wilczym prawem opozycji jest krytyka, ale dodaje. Liczba 400 miliardów, co na pewno budzi tutaj w pewnym sensie i zaciekawienie, i zarazem daje pewną nadzieję, tylko jak już potem schodzimy na poziom konkretów, jest dużo gorzej. No i też nazwijmy to, te konkretne inwestycje, one nie zawsze, nazwijmy to, napawiają optymizmem, bo tam chociażby mówi się o budowie dwóch nowych kopalń. Myślę, tutaj warto by sobie było zadać pytanie, czy rzeczywiście, nazwijmy to, budowa kopalń, to jest coś, co uczyni nasz region bardziej innowacyjnym. Przypomnijmy, że program dla Śląska zawiera ponad 70 zadań kluczowych, których realizacja ma pochłonąć właśnie około 40 miliardów złotych. Część rzeczy jest już spakowana. 31 grudnia po ponad 10 latach działalność kończy Górnośląski Związek Metropolitalny. Według zarządzających związkiem kończy z wieloma sukcesami. Przypomnijmy sobie otwarte w całej metropolii teatry, które przyjmowały mieszkańców naszego regionu. Przypomnijmy sobie projekt rowerowy. Przypomnijmy sobie promocję naszego regionu poza granicami w Cannes czy w Monachium. To wszystko małe projekty, które realizowaliśmy w międzyczasie, które dawały właściwie impuls do utworzenia tego, co dziś poczytujemy sobie za zaszczyt. Jedyna w Polsce metropolia. Z nowym rokiem prawa i obowiązki Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przejmie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Przejmie także dobre pomysły i praktyki wykorzystywane w GZM. To na pewno są dobre praktyki związane z zakupem wspólnego prądu. Chcemy te zakupy rozszerzyć o możliwość zakupu gazu. W tej chwili rynek gazu już jest uwolniony i będzie można równie dobrze tak samo w ten sposób oszczędzać pieniądze dla gmin. Po to, by gminy mogły te pieniądze wykorzystywać na inne zadania, często inne potrzeby. Tak więc tych zadań przed metropolią jest całkiem sporo. Tutaj myślę, że 2018 będzie pracowity. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy jak najszybciej odczuli dobrodziejstwo powstania metropolii. Ci najmłodsi odczują je już 1 stycznia. Od nowego roku uczniowie do lat 16 będą mogli korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej. Koleje Śląskie już po raz trzeci uruchamiają specjalne nocne połączenia dla uczestników sylwestrowych zabaw. Koszt przejazdu pociągiem nie będzie różnił się od taryfy, która obowiązuje na co dzień. Zachęcamy wszystkich, którzy planują tą spędzić noc poza swoim domem, aby sprawdzili, czy nie warto wybrać pociąg w drogę powrotną. Pociąg, który być może odwiezie każdą daną osobę zainteresowaną w sposób wygodny, bezpieczny i szybki. Organizujemy w sumie pociągi w 4 kierunkach. Rekordowe 40 stacji będzie obsługiwane tymi połączeniami, w sumie w 19 miejscowościach. Tym samym mieszkańcy takich miast jak Gliwice, Zabrze, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Orzesze, Mikołów, Tychy, Katowice będą mogli skorzystać z naszych tych wyjątkowych połączeń i bezpiecznie wrócić po nocnych zabawach. W ubiegłym roku pociągi kursowały do Tychów, Gliwic, Zawiercia. W tym roku po raz pierwszy będzie również połączenie do Rybnika. W ciągu 2 lat sylwestrowe nocne pociągi przewiozły 3,5 tysiąca pasażerów.